Cześć, z tej strony Marta. Witam Was bardzo serdecznie na kanale Sezon Literacki w kolejnym odcinku. Dzisiaj zapraszam na Book Haul. Book Haul, czyli przegląd nowości na mojej półce. Niektóre z tych książek może już wcale nie są takie nowe, ale Book Haule na moim kanale pojawiają się stosunkowo rzadko, ponieważ ja staram się nie kupować aż tak dużo książek jak kiedyś, ponieważ subskrybuję od dawna Legimi. No i chciałabym jednak, wiecie, kupować tylko te książki, co do których jestem pewna, że chcę je mieć na półce. I nawiązuję też bardzo, bardzo mało współprac z wydawnictwami, ponieważ też chcę mieć jakąś taką dowolność wyboru. Nie wiem, kiedyś nawiązywałam tych współprac znacznie więcej i wydawało mi się, że jestem taka troszkę zamknięta tylko do tych książek recenzenckich, a nie mogę czytać tego, co bym chciała z własnych półek, co kiedyś tam kupiłam i co leży i zalega, także od jakiegoś czasu, myślę, że od jakichś 2 lat, bardzo, bardzo mocno te współprace ograniczyłam i już one naprawdę bardzo rzadko się pojawiają. I w związku z tym również tych książek nie przybywa aż tak znowu dużo na moje półki i mimo tego, że ostatni book haul był, no chyba na początku roku wydaje mi się, może jakoś koło marca, nie pamiętam dokładnie kiedy, to tych książek jest tylko 15 albo 16, także nie jest to jakaś zatrważająca liczba, tak jak u innych, ale mam nadzieję, że mimo wszystko będzie Wam się miło oglądało. Jak zawsze będzie różnorodnie, ponieważ są kryminały, są thrillery, są reportaże, jest literatura piękna, także naprawdę jest z czego wybierać, więc zapraszam do oglądania. Zacznę od książki, o której bardzo dużo już na moim kanale mówiłam, bo to właśnie była współpraca, a jest to książka Niedaleko pada jabłko, Liane Moriarty. To jest książka autorki Wielkich Kłamstewek, które są bardzo popularne za sprawą serialu również. O tej książce, tak jak wspomniałam, mówiłam już na moim kanale bardzo dużo, bo i w podsumowaniu poprzedniego miesiąca, i też jest osobny film na moim kanale, więc tutaj nad moją głową podlinkuję Wam miejsce, w którym możecie obejrzeć ten film, właśnie taką pełną recenzję, tam gdzie szczegółowo wypowiadam się na temat tej książki, a tutaj w Book Haulu tylko daję znać, że ta książka właśnie w moje półki w ostatnim czasie zasiliła. Mam też książkę, którą słuchałam w audiobooku, no ale właśnie spodobała mi się na tyle bardzo, że wiedziałam, że będę chciała mieć swój egzemplarz na półce, kupiony z drugiej ręki, więc po naprawdę atrakcyjnej cenie. Jest to książka Czarnobylska modlitwa Swietłany Aleksijewicz. Jak pewnie pamiętacie, ja rok temu w wakacje czytałam Wojna nie ma w sobie nic z kobiety. Była to książka, która na moich półkach już dosyć długo zalegała, więc w końcu po nią sięgnęłam, ale trochę gdzieś tam no, nie pasował mi ten styl Aleksijewicz, bo jednak ona ma bardzo specyficzny styl pisania i myślę, że każdy, kto czytał jakiś reportaż, to o tym wie, ale słuchało się tej książki naprawdę bardzo dobrze. No i stwierdziłam, że jednak to jest taka książka, którą warto mieć na swojej półce. Zresztą chyba właśnie ta autorka za tę książkę dostała Nagrodę Nobla. Także naprawdę świetna rzecz. Tutaj mamy historię wybuchu reaktora w Czarnobylu w 1986 roku, ale też to, co działo się później, jak wyglądały te przesiedlenia i też jak bardzo rząd wtedy jeszcze ZSRR kłamał na temat tych wydarzeń, jak bardzo ludzie byli nieświadomi tego, co tak naprawdę się wydarzyło i umierali po prostu na chorobę popromienną, nawet nie wiedząc, co się dzieje i nie wiedząc, że są zatruwani. Także przerażająca książka, ale też bardzo aktualna w tym sensie, że wcale tak bardzo się te czasy nie zmieniły i ta propaganda różnych krajów, szczególnie tutaj mam na myśli Rosję, wygląda dalej tak samo i dalej to jest naprawdę okropne i przerażające, także mimo wszystko jest to dosyć aktualna rzecz tak politycznie, bardzo ciekawa i bardzo, bardzo gorąco Wam tę książkę polecam. Kolejny reportaż to coś, co przeczytałam dzięki Edycie z kanału Literatunek, ponieważ obie brałyśmy udział w takim gościnnym filmie znowu u Sylwii z kanału Teachbook, także tutaj dużo kanałów się przewinęło w tym krótkim czasie. Sylwia zrobiła taki odcinek, gdzie zaprosiła kilka osób do opowiedzenia o swoich ulubionych reportażach. I właśnie tam Edyta mówiła o posełkach, czyli o pierwszych kobietach w polskim Sejmie w 1918 roku. Było to 8 kobiet i właśnie mamy tutaj sylwetki tych 8 kobiet przedstawione. Z tego, co słyszałam, to jednak uwaga tutaj skupiona jest głównie na jednej, na Zofii Mraczewskiej, no ale mimo wszystko jestem bardzo ciekawa, jak to właśnie wtedy, te 100 lat temu wyglądało. No i myślę, że jest to bardzo, bardzo ciekawy reportaż, a też wierzę poleceniom Edyty, bo często ten gust literacki nam się pokrywa. Często zgadzamy się co do naszych opinii, więc też postanowiłam tę książkę kupić i chociaż jeszcze nie czytałam, to myślę, że nie będę tutaj rozczarowana. Poprzednia historia Sebastiana Nowaka to coś, co również dostałam w ramach współpracy od wydawnictwa WAB. To jest w ogóle egzemplarz jeszcze przedpremierowy, taki przed korektą, dlatego on jest taki troszkę tutaj podniszczony. To jest taka książka, która opowiada o życiu 3 osób. To są młode osoby, świeżo po studiach, które gdzieś tam zaczynają to dorosłe życie, podejmują pierwsze prace i to, jak to życie im się toczy. Myślałam, że to będzie coś takiego bardzo życiowego, bardzo trafiającego gdzieś tam też do mnie, no bo ja też jestem w podobnym wieku, co właśnie bohaterowie, ale jednak jakoś pogubiłam się w tej historii, nie do końca czułam zaangażowanie wobec bohaterów. Jakoś tak mam wrażenie, że ona po prostu przeleciała mi przez palce, bo też to nie jest jedna ciągła historia, tylko bardziej to są takie pourywane fragmenty życia właśnie tej trójki bohaterów. Nie do końca chyba to do mnie przemówiło. Ta książka może nie jest zła i na pewno znajdzie swoich odbiorców, ale ja chyba tym odbiorcą jednak nie jestem, a szkoda, bo myślałam, że bardziej mi się spodoba i że będę mogła Wam ją polecić, no ale niestety tak się nie stało. Jedna z moich absolutnych perełek pierwszej połowy roku to książka Tam, gdzie las spotyka się z niebem. O niej też już wspominałam w jakimś podsumowaniu, chyba kwietnia, wydaje mi się, bo chyba w kwietniu czytałam, kwietnia albo maja.
W każdym razie bardzo, bardzo ta książka mi się podobała i to też jest ten przypadek, gdzie czytałam książkę najpierw na Legimi, a później stwierdziłam, że jednak chcę mieć swój własny egzemplarz papierowy na półce i również kupiłam ją z drugiej ręki, podobnie jak Czarnobylską modlitwę, także dzięki temu też mogę troszkę zaoszczędzić. No i kupuję tylko te pewniaki. Świetna książka, tutaj mamy historię dziewczynki, która przybywa z kosmosu i puka do drzwi pewnej kobiety. No i ta kobieta, ponieważ nie za bardzo wie, co ma zrobić, to zaczyna się opiekować tą dziewczynką. No i nawiązuje się między nimi przepiękna relacja, naprawdę to jest cudowna historia, to jest taka książka totalnie rozgrzewająca serce. Bardzo, bardzo gorąco Wam ją polecam. Ja na niej płakałam, jak było. Jest to jedna z najbardziej wzruszających książek, jakie w tym roku przeczytałam. Ale o wzruszeniach jeszcze będę mówić, bo jeszcze mam tutaj jedną taką książkę, na której totalnie się poryczałam i po prostu ta książka też zostanie ze mną na pewno na długo. Kości, które nosisz w kieszeni, to coś, o czym też będę szerzej mówić w podsumowaniu czerwca, także już niedługo. Bo właśnie całkiem niedawno tę książeczkę, w zasadzie, bo jest to bardzo cieniutka rzecz, skończyłam czytać. Jest to wydawnictwo Cyranka. Pamiętam, że kiedyś mówił o niej nałogowe czytaczki, chyba Dagmara, jeżeli dobrze pamiętam. No i bardzo zaciekawiła mnie ta historia. Mamy tutaj historię nastolatki, która pochodzi z bardzo biednej rodziny. Wychowuje ją matka i babcia, natomiast babcia jest chora na raka i tak naprawdę wszystkie pieniądze idą w leczenie i w chemioterapię. No i właśnie ona sobie musi radzić z tą taką szarą rzeczywistością. Akcja tutaj rozgrywa się w Pabianicach. Myślę, że to jest taka rzeczywistość wielu dzieci niestety i to jest bardzo dobra książka na pewno pod względem pisania, bo jest świetny styl, bo jednocześnie on jest taki delikatny, taki pasujący właśnie do tej nastoletniej narratorki, ale z drugiej strony tam, gdzie trzeba, to jest mocno dosadny. No nie brakuje w nim takich naprawdę mocnych akcentów, także uważam, że pisarsko to jest świetna rzecz. Natomiast fabularnie ja nie do końca rozumiem, co autor chciał mi przekazać. Gdzieś nie trafiłam właśnie, no zabrakło mi jakiejś takiej kropki na i po prostu, żeby podsumować całą tę historię, żeby mieć takie poczucie, że ona rzeczywiście do czegoś zmierzała. Także fabularnie gdzieś tam nie do końca mi zagrało, ale pisarsko na pewno to jest świetna rzecz. Ale tak jak mówię, jeszcze więcej o niej będę mówić niebawem, także na razie tutaj nie będę się rozgadywać, no bo jednak jest to book haul. W końcu jakieś książki, których nie czytałam i tutaj mam Smutek i rozkosz Meg Mason. To jest książka, którą kupiłam sobie, ponieważ widziałam bardzo, bardzo pozytywne recenzje na jej temat, a ona też chyba trochę była reklamowana jako taka w stylu Sally Rooney, także to też mnie bardzo zainteresowało. No ale tuż po premierze tej książki posypało się mnóstwo cudownych recenzji. Ja po prostu nie widziałam chyba żadnej negatywnej opinii na temat tej książki. Raczej wszyscy się zachwycają. Tutaj z tego co wiem mamy historię 40-letniej kobiety, która dopiero właśnie w tym wieku dowiaduje się, że cierpi na depresję i dopiero od momentu, kiedy udało jej się zdiagnozować to, co jej dolega, tak naprawdę zaczyna żyć. Chyba, tak rozumiem z opisu i tak rozumiem z tych recenzji, które słyszałam, ale tak naprawdę niewiele więcej wiem o tej książce, więc też nie będę się tutaj zagłębiać w jakieś opisy. Bardzo jestem jej ciekawa. Miałam ją czytać w tym miesiącu, no ale już chyba niestety nie zdążę, ale myślę, że teraz przez wakacje na pewno tę książkę sobie przeczytam, no bo tak jak mówię, liczę, że to będzie naprawdę coś rewelacyjnego i być może topka tego roku, kto wie. Czarne mleko Elif Shafak to będzie moje pierwsze spotkanie z twórczością tej autorki. Ja wiem, że ona jest dosyć popularna. Kiedyś co prawda jej książki już wychodziły w Polsce, chyba w wydawnictwie literackim, ale tak naprawdę ona zrobiła się popularna u nas dopiero jak zaczęło ją wydawać wydawnictwo poznańskie. I pamiętam, tam wyszła taka chyba niebieska książka 10 minut i 38 sekund na tym dziwnym świecie, czy coś takiego, jakiś taki skomplikowany tytuł. I ona zbierała właśnie pozytywne recenzje i wydaje mi się, że od tego momentu zaczął się taki boom na tę autorkę. No i później właśnie wydawnictwo sukcesywnie zaczęło wydawać kolejne tytuły. Mieliśmy 40 zasad miłości, Benkarta ze Stambułu, no i teraz właśnie Czarne mleko. Po inne książki nie sięgnęłam, ale Czarne mleko wyjątkowo przekonało mnie swoim opisem i też oglądałam recenzję Anny i Marty z kanału Bestsellerki i też ich recenzja mnie bardzo do tego przekonała. Jakoś tak trafiło do mnie to, o czym ta książka może być i mam nadzieję po prostu, że będzie to bardzo, bardzo dobra lektura i że przekona mnie do sięgnięcia po inne pozycje tej autorki. Kolejna książka to Zła feministka Roxane Gay. Niedawno miałam przyjemność przeczytać inną jej książkę Głód, wydaną również nakładem wydawnictwa Cyranka, bo to też jest Cyranka. W ogóle to jest też bardzo ciekawe, takie dosyć chyba młode wydawnictwo, a naprawdę z tego co widzę wydaje bardzo ciekawe tytuły, także polecam. Jeżeli chodzi o Głód, to ta książka mnie zachwyciła. Ona była absolutnie fenomenalna, 5 gwiazdek totalnie. Taka bardzo inteligentna, bardzo też otwierająca oczy, bardzo uświadamiająca w pewnych kwestiach. No i właśnie całe niedawno premierę miała Zła feministka tej autorki u nas w Polsce, chociaż wydaje mi się, że chronologicznie jest to jedna z pierwszych właściwie nie powieści, a książek tej pisarki, bo z tego co mi wiadomo, to jest taki zbiór esejów dotyczących drogi autorki do tego, jak została feministką. Bardzo jestem ciekawa, chociaż już nie słyszałam aż tak entuzjastycznych opinii jak na temat Głodu, ale mimo wszystko mam nadzieję, że to będzie coś, co mi się spodoba i nie będzie to zmarnowany czas. Również bardzo jestem tej książki ciekawa i też chciałabym ją przeczytać jakoś w najbliższym czasie i mam nadzieję, że mi się to uda. Kolejna książka to znowu coś, co otrzymałam w ramach współpracy z wydawnictwem, a jest to książka O jedno cię proszę, Lory Dave. I tak jak już mówiłam wielokrotnie o tej książce, ja byłam nią bardzo, bardzo mocno zainteresowana, bo ona wygrała
Goodreads Choice Awards. Natomiast ostatecznie to jest raczej taka przeciętna książka, dobrze mi się ją czytało i naprawdę miło spędziłam przy niej czas, ale nie jest to coś, o czym będę jakoś bardzo długo pamiętać. Też tutaj nie będę się już rozgadywać, bo też o tej książce mówiłam w reading vlogu i też w podsumowaniu chyba kwietnia właśnie, albo maja, też któregoś z tych dwóch miesięcy, już nie pamiętam, zlewają mi się te miesiące straszliwie w całość. I jest to chyba ostatnia recenzentka książka, którą w ciągu tych kilku miesięcy od poprzedniego book haulu dostałam, także jak widzicie, były tutaj może chyba trzy egzemplarze recenzenckie, więc naprawdę jest tego u mnie bardzo, bardzo niewiele. Kolejna książka to książka Deli Owens, Gdzie śpiewają raki. Bardzo, bardzo popularna rzecz. Myślę, że wiele z Was miało już okazję tę książkę czytać, albo na pewno o niej słyszeliście, ponieważ ona była bardzo popularna gdzieś tak w zeszłym roku. Ja ją czytałam chyba w 2019, kiedy ona wyszła u nas w Polsce. Tak, w 2019 roku, więc ja ją wtedy czytałam. Wtedy jeszcze mieszkałam w Dubaju i to chyba właśnie były jakoś tak początki pandemii. I wtedy na Legimi po tę książkę sięgnęłam, natomiast teraz sobie ją kupiłam, bo stwierdziłam, że skoro w sierpniu, chyba wydawało mi się, że w lipcu, ale w Polsce do kin wchodzi chyba w sierpniu, no właśnie, film na podstawie tej książki i do tego jest piosenka Taylor Swift, no to stwierdziłam, że chętnie bym sobie tę książkę odświeżyła, przeczytała jeszcze raz, pokochała tę historię na nowo, bo pamiętam, że ona zbierała znowu bardzo, bardzo pozytywne opinie. Mnie aż tak wtedy nie zachwyciła, ale chętnie zweryfikuję te swoje wrażenia po tych 3 latach mniej więcej i zobaczę, czy jednak zakocham się w niej tak bardzo, jak wszyscy pozostali. No i też jestem bardzo ciekawa filmu, na pewno na film się wybiorę do kina, więc chciałabym sobie po prostu odświeżyć tę historię również w formie książkowej, także też chciałabym to zrobić w te wakacje. Być może właśnie na lipiec sobie zaplanuję czytanie ponowne. No i myślę, że to będzie taki miły powrót. A nie, przepraszam, mam tutaj jeszcze jedną książkę recenzencką, która przyszła do mnie ostatnio i jeszcze jej nie czytałam, dopiero się będę za nią zabierać na dniach. A jest to książka Gdy ją odnajdą, Lee Middleton. Tak naprawdę nie znam tej autorki, nie miałam wcześniej z nią styczności. Natomiast tutaj bardzo zaintrygował mnie opis i wydaje mi się, że to będzie taki idealny thriller na wakacje. Ja właśnie w takim okresie letnim bardzo lubię czytać thrillery. Tutaj mamy historię matki, której dziecko zaginęło, nie wiadomo, co się z nim stało. I mamy tutaj też taki z tyłu na okładce mamy napisane, że ta matka patrzy z przerażeniem na te wszystkie poszukiwania, bo tak naprawdę gorsze od tego jej kłamstwa, jakiegoś, o którym nie wiemy, jest tylko prawda. Tak więc jest tutaj jakaś mroczna tajemnica, historie rodzinne i te sprawy. Mam nadzieję, że to będzie taka wciągająca, naprawdę przyjemna, znaczy przyjemna może nie będzie, ale wiecie, taka wciągająca, angażująca książka, którą się szybko pochłonie i z którą się przyjemnie spędzi kilka wieczorów. I ostatnie 3 książki, moje najnowsze nabytki, które dosłownie kilka dni temu odebrałam z księgarni, a w zasadzie z punktu odbioru księgarni Tania Książka, tak, bo w Kielcach mamy teraz punkt odbioru, tylko że niestety on jest dosyć daleko ode mnie i trochę mi jest tam nigdy nie po drodze, ale tak czy inaczej te książki już do mnie trafiły. I przede wszystkim mam tutaj książkę Wrony Petry Dworakowej, nie jestem pewna, czy tak wymawia się nazwisko tej autorki, to jest czeska autorka. Ta książka jest bestsellerem w Czechach, ale zrobiła się też ogromnym, ogromnym bestsellerem w Polsce. Na pewno też o tej książce już słyszeliście. Ja ją czytałam w styczniu, to była jedna z pierwszych moich książek, po które sięgnęłam w tym roku. I to jest właśnie ta książka, na której chyba najbardziej w życiu płakałam. Ja na żadnej książce aż tak nie płakałam jak na tej. No i stwierdziłam, że muszę ją mieć, ale ja najczęściej zamawiam książki w świecie książki, ze względu na to, że mam blisko księgarnię w miarę i jest mi wygodnie po prostu odebrać, nie płacić za przesyłkę, tylko sobie podjechać do galerii i te książki odebrać. Ale ona w ogóle nie była tam dostępna, nie wiem dlaczego. Szukałam naprawdę wielokrotnie i wielokrotnie sprawdzałam i nie ma po prostu na świecie książki Wron dostępnych. Ale były na taniej książce, dlatego właśnie to zamówienie zrobiłam tam. To jest historia takiej bardzo dysfunkcyjnej rodziny, gdzie mamy teoretycznie tak z pozoru wszystko jest tam dobrze, nic się nie dzieje, natomiast mamy 2 nastoletnie córki, Basię i Kasię. I Basia, ta jako ta młodsza, jest wiecznie porównywana do Kasi. Ona jest we wszystkim gorsza, wszystko co robi, robi źle. No, straszna jest ta książka, naprawdę to się czyta z takim ogromnym poczuciem niesprawiedliwości, że takie coś spotyka dzieci. Naprawdę strasznie, strasznie przejmująca książka. Szczególnie jeżeli uświadomimy sobie, że tak naprawdę to jest rzeczywistość wielu dzieci w Polsce i nie tylko w Polsce, w wielu krajach i w wielu miejscach na świecie. A do tego właśnie mamy tutaj ten motyw Wron. To jest taki troszkę motyw realizmu magicznego, ale on się tutaj przewija i mamy też tutaj takie piękne na początku ilustracje, które też świetnie oddają treść tej książki. Tutaj znowu może spróbuję zrobić jakieś przebitki, bo to jest taki śliski papier i myślę, że lampa się będzie odbijać i tak nic nie będziecie mogli zobaczyć, także postaram się jakieś takie przebitki tutaj wstawić, ale książkę bardzo polecam, z całą pewnością jedna z najlepszych książek, jakie w tym roku przeczytałam i na pewno będzie to topka 2022 roku. Wiem, dlaczego w klatce śpiewa ptak. To jest historia czarnoskórej kobiety w Stanach Zjednoczonych. To jest książka autobiograficzna, autorka tutaj przedstawia właśnie to, jak się dorastało na takim głębokim południu, będąc czarnoskórą kobietą. Do tej książki też bardzo mocno przekonała mnie jej tłumaczka, Ela, którą możecie kojarzyć z kanału, a w zasadzie nie z kanału, tylko z
z podcastu już tłumaczę. Właśnie miały tam dziewczyny Ela i Paja cały odcinek poświęcony tej książce i bardzo, bardzo mocno mnie nią zainteresowały, dlatego na pewno będę czytać właśnie głównie z polecenia dziewczyn, ale też słyszałam o tej książce ogólnie bardzo, bardzo dużo znowu takich bardzo pozytywnych opinii, więc nastawiam się na coś naprawdę fantastycznego. To jest nieznane mi do tej pory wydawnictwo, to będzie chyba pierwsza książka tego wydawnictwa, którą będę czytać. Wydawnictwo nazywa się Relacja, ale też widziałam, że w lipcu wydają książkę Zanim wystygnie kawa, na którą czaję się, odkąd tylko o niej usłyszałam po angielsku. Także bardzo, bardzo czekam i myślę, że to też będzie jedno z takich niszowych bardziej wydawnictw, które bardzo będą mnie interesowały pod kątem tego, jakie książki wydają. Także tę książkę też na pewno będę czytać w najbliższym czasie. I ostatnia to również coś, na co czaiłam się już od bardzo dawna i wiedziałam, że ta książka ma wyjść w Polsce, nie wiedziałam tylko kiedy, ale też już od zagranicznej premiery tak naprawdę czekałam, aż w końcu się doczekałam. I jest to książka Ten dziwny wiek. To też jest taka książka trochę chyba feministyczna, troszkę o przełamywaniu schematów, o wyrywaniu się z jakichś tam ram, do których ktoś inny nas wsadził, o takim, wydaje mi się, życiu na własną rękę i gdzieś tam nie baniu się podejmowania własnych decyzji. Bardzo jestem ciekawa, bo też już pierwsze recenzje się pojawiają i też są one naprawdę bardzo pozytywne i bardzo optymistyczne. I też jest to książka, którą chciałabym czytać w lipcu, w najbliższym czasie. Niedługo pojawi się TBR, więc myślę, że na pewno tej książki i tej poprzedniej, Dlaczego w czerce śpiewa ptak, możecie się tam w tym TBR-ze spodziewać, bo to są takie dwie książki, które chciałabym przeczytać jak najszybciej, bo jestem ich po prostu bardzo, bardzo mocno ciekawa. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten film. Naprawdę myślałam, że tych książek jest mniej, a jak je tak zebrałam do kupy, to wydaje się ich całkiem sporo i też ten stosik jest dosyć ciężki. Spróbuję go może jakoś podnieść, chociaż nie wiem, czy mi się to uda. Okej, chyba to mamy, także tak się prezentują te książki, które do mnie przybyły od czasu ostatniego bookhaulu. Ja naprawdę nie wiem, jak ludzie nagrywają bookhaule po 30, 40, 50 książek, bo ja już jestem strasznie zmęczona tym gadaniem. Dajcie mi koniecznie znać, czy mieliście okazję, którą z tych książek czytać, co o nich myślicie i o której z nich chcielibyście na moim kanale usłyszeć. Ja Wam bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmu do końca i jak zawsze do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!